Dzień dobry Państwu, Angelika Kłos, zapraszam na sport. Piłkarki ręczne KGHM MKS Zagłębia Lubin sprawiły świąteczny prezent swoim kibicom. Aktualne mistrzynie Polski i liderki Orlen Superligi Kobiet wygrały z Młynami Stoisław Koszalin 32-23. Mistrzynie kraju bardzo pewnie pokonały Młyny Stoisław Koszalin i umocniły się na szczycie ligowej stawki. Spotkanie od początku do końca przebiegało pod dyktando lubinianek. Cieszą najbardziej 3 punkty, bo wiadomo, że Koszalin jedna z tych drużyn, która nic nie musi, a co na dobre to dla nich. Dziewczyny od początku myślę, że weszły dobrze w ten mecz, skoncentrowane. Od początku do końca panowaliśmy nad tym meczem. Wszystkie mogły pograć i cieszę się, że w dobrych humorach będziemy spędzać święta. Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego wszystkim życzę przede wszystkim zdrowia, dużo miłych chwil i radości w świątecznej rodzinnej atmosferze. Nie zapominajmy, że to są święta Bożego Zmartwychwstania. Koszalinianki były konkretne, ale nie udało im się zrealizować planu. Popełniając tyle błędów, ile my dzisiaj popełniliśmy, czyli 23 błędy własne, techniczne, ciężko będzie wygrać nam w tej górnej szóstce jakiekolwiek spotkanie. Myślę, że zabrakło nam na początku trochę wiary, myślę, w swoje umiejętności, możliwości, bo był taki moment, że zaczęliśmy grać jak równy z równym. Gdzieś tam od 15 minuty bodajże pierwszej połowy. Ten wynik oscylował około 5 bramek różnicy i gdzieś tam graliśmy bramka za bramkę. W końcówce niestety znowu jakieś tam nasze proste błędy. Przed i w trakcie meczu odbyła się rejestracja dawców szpiku dla Moniki, 31-letniej strażaczki, ochotniczki z Trzebnic i innych potrzebujących. W trakcie spotkania po raz kolejny zbierane były datki na podopiecznych fundacji Cancer Fighters. W przerwie meczu Orlen Superligi Kobiet w Lubinie odbyła się miła uroczystość. Młodziczki SMS Zagłębia Lubin odebrały złote medale za Mistrzostwo Dolnego Śląska. W przerwie meczu KGHM MKS Zagłębia Lubin z Młynami Stoisław Koszalin złote medale za Mistrzostwo Dolnego Śląska. Młodziczkom SMS Zagłębia Lubin wręczył członek zarządu województwa dolnośląskiego Tymoteusz Myrda. Wspaniałe uczucie, ale jeszcze większe chyba dla zawodniczych, które zdobyły ten tytuł. Gratuluję im tak młodym wieku tytuł Mistrza Dolnego Śląska. Mam nadzieję, że to w przyszłości przerodzi się w kolejne tytuły mistrzowskie, ale tytuły Mistrza Polski czy też tytuły mistrzowskie w Lidze Mistrzów. Młode lubińskie szczypiornistki zaliczyły udany sezon na Dolnym Śląsku, ale liczą na więcej w rozgrywkach centralnych. Do tego dążymy, żeby być jak najlepsze, nie tylko w województwie, ale chciałobyśmy tam zaistnieć w Polsce. No, myślę, że jest fajna ekipa, chętna do pracy, no i wszystko przed nami. W ostatnim meczu wojewódzkiej ligi młodziczki SMS Zagłębia pokonały na wyjeździe KPR gminy Kobierzyce. Mniej radości swoim kibicom przysporzyli piłkarze ręczni z naszego regionu. Z Kwidzyna bez punktów wrócili zawodnicy KGHM Chrobrego Głogów. Szczypiorniści MMTS Kwidzyn pokonali Chrobrego Głogów 30-25 i tym samym zakończyli rundę zasadniczą Orlen Superligi na 7. miejscu. Emocji jednak nie brakowało, bo czerwono-czarni swoją pierwszą bramkę zdobyli dopiero w 7. minucie, a chwilę później przegrywali 5-11. Po przerwie MMTS zagrał jednak znakomicie, pieczętując wygraną w ostatnich minutach spotkania. Myślę, że było to ciekawe spotkanie do oglądania. Walka o każdy centymetr boiska. Dużo walki, dużo poświęceń i tak dalej. I myślę, że to było dobre spotkanie. Mimo wszystko szkoda, że przegraliśmy. Gratulacje oczywiście dla chłopaków z Kwidzyna. Dobrze się zachowali dzisiaj, fajne spotkanie. I myślę, że mogło się podobać. Kwidzynianie do fazy play-off awansowali rzutem na taśmę. Na pewno wrażenia są bardzo różne. Najważniejsze, że cieszymy się, że to 8. miejsce wywalczyliśmy w tym ostatnim dzisiejszym spotkaniu. Było bardzo ciężko, było widać taką presję, którą sobie sami też w pewnym stopniu wytworzyliśmy, bo mogliśmy to tak naprawdę zakończyć tydzień temu grając w Lubinie, ale nie udało się, zagraliśmy słabe zawody i chcieliśmy jak najszybciej zapomnieć, żeby w dzisiejszym spotkaniu zagrać tak jak potrafimy grać. Głogowianie mimo porażki i tak zajęli bardzo wysokie 4. miejsce przed fazą play-off. W tym meczu o punkty było bardzo ciężko. Szczypiorniści Zagłębia udali się do Kielc na mecz z Mistrzem Polski. Gospodarze wygrali pewnie 47-26. Industria Kielce liderem tabeli po fazie zasadniczej sezonu Orlen Superligi. Przypieczętowała ten sukces w 26. kolejce pewnym zwycięstwem z Zagłębiem Lubin 47-26.
Może oni nie podeszli do tego meczu na 100% przygotowani. Z jednej strony też może mierzyli siły na zamiary, a z drugiej strony też, jak powiedział, przedświąteczny mecz, bardziej treningowy, ale my tak do tego spotkania nie podeszliśmy. Widać było od początku, że chłopaki dali 100% zaangażowania, bo mimo napiętego kalendarza i dużo tych meczów w ostatnich tygodniach, dużo rotacji przez trenera Dusze Bajowa jest wprowadzonych, ale ci, co grają, ci, co są do dyspozycji, dają maksa. Dzisiaj było widać, że z minuty na minutę coraz bardziej kąsaliśmy przeciwnika i wybijaliśmy im chęci do grania i z każdą kolejną akcją, czy to w ataku, czy w obronie, pokazywaliśmy swoją wyższość i zgodnie z trenerem jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z postawy drużyny. Dla zawodników Zagłębia możliwość gry przeciwko Industrii była możliwością sprawdzenia się na tle najlepszych zawodników na świecie. Na pewno nie przyjechaliśmy do Kielc, żeby ten mecz tak po prostu oddać bez walki. No wiadomo, no Kielce to jest przeciwnik światowej klasy. Chcieliśmy się pokazać z jak najlepszej strony, no ale właśnie jak trener wspomniał, brak powrotu do obrony i brak skuteczności w ataku spowodował właśnie ten wysoki wynik drużyny z Kielc. Zagłębie do fazy play-out przystąpi z 12 miejsca w tabeli. A teraz przechodzimy do piłki nożnej. Arka Gdynia po raz kolejny w tym sezonie zagrała bardzo konsekwentnie w defensywie, jednocześnie pokazując dużo jakości pod bramką przeciwnika i generując sobie klarowne sytuacje. Jedną z nich wykorzystał Karol Czubak i żółto-niebiescy wygrali z Miedzią Legnica 1-0. Chciałbym zadedykować zwycięstwo tego meczu mojej córce, która była na meczu, która za kilka dni kończy 18 lat. Więc bardzo mi zależało na tym, żeby móc to zrobić i na żywo. Także to zwycięstwo dedykuję jej i ten wiek dorosły wchodzi, mam nadzieję, z przytupem. Co do meczu. Trudny mecz dla nas. Mieć postawiła wysokie wymagania nam dzisiaj. Intensywności gry takiej często bezpośredniej, bo wydaje mi się, że piłkarsko wyglądaliśmy dobrze, przynajmniej do przerwy. No i ta intensywność była taka na dobrym poziomie. Wiedzieliśmy, czego się spodziewać po Miedzi, bo grają bardzo bezpośrednio, często nie rozgrywają od tyłu, starają się jak najszybciej dojść w pole karne. No to wiele się nie zmieniło od tamtej rundy, także na to byliśmy przygotowani. Z czym mieliśmy problem? Z tym, że było bardzo dużo dośrodkowań już w drugiej połowie, a wiązało się to z tym, że nie zamknęliśmy meczu wcześniej. Mieliśmy 300% sytuacje, więc jakbyśmy zamknęli ten mecz wcześniej, to byśmy mogli spokojnie grać i uniknąć tej nerwówki w końcówce, bo ten wynik, o wynik musieliśmy drżeć. Z przebiegu meczu uważam, mimo wyrównanego meczu, zasłużyliśmy na zwycięstwo. Powiem Państwu to, co powiedziałem piłkarzom zaraz po meczu. Zagraliśmy dwie różne połowy. Myślę, że druga połowa była zdecydowanie lepiej. Musimy się poprawić w paru elementach i tutaj wymieniłem w dośrodkowaniu, bo każde dośrodkowanie niestety kończyło się na pierwszym obrońcy i stąd też nie stworzyliśmy sobie więcej sytuacji, a mieliśmy ku temu okazję, tylko ta decyzja w polu karnym była zła i wykonanie przede wszystkim nam szwankowało. No, Arka była zespołem lepszym. My dzisiaj, mimo że staraliśmy się postawić warunki, to myślę, że jest parę pozytywów, szczególnie młodzi zawodnicy, którzy weszli, bo kończyliśmy mecz 6 młodzieżowcami. To jest coś, co mnie trochę uspokaja. Ja wiem, że ten zespół będzie się rozwijał i było ciężkie zadanie. Myślę, że rozruszali drużynę w drugiej połowie i mogliśmy nawet przy odrobinie szczęścia zremisować. Marne to pocieszenie, ale pracujemy dalej. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie sportu. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.